Narożnik czerwony, Tomek Gromadzki, reprezentant klubu 06 Kleofas Katowice. Jego przeciwnikiem miał być Michał Gnoza z klubu Hetman Białystok. No niestety, po pięknym pojedynku w dniu wczorajszym nabawił się w nim kontuzji, jak na przedramieniu prawym, stłuczone ramię i lekarz dyżurny zawodów po prostu nie dopuścił go do walki półfinałowej. I na skutek walkowera zwycięstwo odnosi Tomasz Gromadzki, klub 06 Kleofas Katowice. Mamy